Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kto jest zagrożeniem dla katolickiej wiary. Zapraszam. Ojciec Szóstak w swoim materiale o Maryi i kulcie świętych, który oczywiście będzie podlinkowany w opisie, powiedział, że największym zagrożeniem dla Kościoła, dla katolickiej wiary są tradycjonaliści. Otóż uważa on tak dlatego, że boją się oni wszelkich zmian. Uważają oni, że Kościół skończył się na Soborze Trydenckim oraz na wszystko mówią nie. Moim zdaniem takich ludzi, których można by w ten sposób opisać, jest bardzo niewiele. Są to jakieś poszczególne jednostki, a na pewno nie można w ten sposób opisać nawet znaczącej części tych wiernych, którzy określiliby się sami właśnie jako tradycjonaliści. A więc jest to pewna karykatura, która służy do tego, żeby kogoś w jakiś sposób przedstawić w złym świetle. Jeśli chodzi o teologię, o Sobór Watykański II, to pamiętajmy o tym, że o teologii jak najbardziej należy dyskutować, a tym bardziej o praktyce pastoralnej. To są rzeczy, które jak najbardziej podlegają dyskusji właśnie pomiędzy teologami. Oczywiście, że są dogmaty, są rzeczy, które magisterium Kościoła zdefiniowało i które po prostu trzeba wyznawać, aby być katolikiem. Natomiast to, co nie jest zdefiniowane, jest jak najbardziej przedmiotem teologicznej dyskusji. Jest to zupełnie normalne, że o rzeczach teologicznych i praktyce pastoralnej się dyskutuje. I każdy, kto próbuje takie dyskusje ucinać i mówić, że ci, którzy uważają, że tak i tak, to oni są właśnie z wielkim zagrożeniem dla Kościoła, to jest już w jakiś sposób podejrzane. To jest dziwne. O teologii i o praktyce pastoralnej jak najbardziej należy dyskutować i uważam, że również na tym kanale staramy się to robić. A więc, gdy Sobór Watykański II, gdy część z ojców soborowych domagało się pewnych potępień, gdy pojawiały się propozycje, żeby potępić komunizm i tak dalej, wtedy mówiono, że sobór jest soborem pastoralnym, że nie jest on soborem dogmatycznym, że nie o to chodzi, żeby teraz deklarować jakieś wielkie potępienia albo ustanawiać czy formułować jakieś dogmaty wiary, ale o to, żeby wskazać wskazówki pastoralne, w jaki sposób Kościół powinien dzisiaj do tego świata przemawiać. A więc mówiono, że sobór nie jest dogmatyczny, a jest pastoralny. A dzisiaj z kolei robi się z soboru taki super dogmat, taki mega dogmat, który ponad wszystko inne trzeba zachowywać. I ci, którzy w jakiś sposób próbują podważać to, co wydarzyło się po Soborze Watykańskim II, czy część jego tekstów, czy reformy posoborowe, ci nagle są przedstawiani jako ci, którzy stoją poza Kościołem. Pamiętajmy o tym, że aby znaleźć się poza Kościołem, trzeba faktycznie zanegować jakąś prawdę wiary, jakiś dogmat wiary. Trzeba zostać oficjalnie upomnianym do tego przez władze kościelne i dopiero wtedy możemy mówić, że ktoś, kto trwa dalej w takim błędzie, faktycznie znajdzie się poza Kościołem. Ktoś, kto zostanie ekskomunikowany, czy dekretem, czy też poprzez czyn, który ekskomunikuje latę sentencję. Dopiero o takim człowieku możemy mówić, że jest on poza Kościołem, a nie dlatego, że chce dyskutować o kwestiach teologicznie otwartych. Dzisiaj powiem kilka słów o przysiędze antymodernistycznej i w ten sposób chciałbym pokazać, co moim zdaniem jest największym zagrożeniem dla Kościoła na początku XXI wieku. A więc przysięga antymodernistyczna jest to dokument wydany przez świętego Piusa, papieża Piusa X. Jest to dokument wydany 1 września roku 1910. Była to deklaracja, było to pewne ślubowanie, które zobowiązywało wszystkich księży, biskupów oraz profesorów uniwersytetów katolickich, seminariów duchownych, którą każdy przed objęciem tego stanowiska, wyżej wymienionego stanowiska, musiał złożyć, musiał publicznie złożyć. Obowiązywała od roku 1910 do roku 1967, a więc papież Paweł VI zniósł ją w roku 1967. Pamiętajmy, papież Pius X to wielki reformator. To był naprawdę człowiek czynu. To nie był człowiek, który bał się zmian. To był człowiek, który dokonał wielkiej reformy liturgii. To był człowiek,
które dokonał wielkiej reformy struktur kościelnych czy działania rzymskich struktur. To był człowiek, który naprawdę wiele w kościele zmienił. Wczesna komunia święta, to on wprowadza wczesną komunię świętą, to on reformuje śpiew kościelny i tak dalej, i tak dalej. A więc on nie bał się zmian. Jednak uważał, że właśnie herezja modernizmu jest najniebezpieczniejszą herezją początku XX wieku. Czymże jest ten modernizm? Otóż naucza on, że wszelka religia bierze się z ludzkich uczuć. Że każda religia bierze się z ludzkich uczuć i nie ma czegoś takiego jak zewnętrzne objawienie. Nie ma praktycznie innego kontaktu z Bogiem, jak tylko właśnie poprzez nasze ludzkie uczucia. W ten sposób modernizm w zasadzie twierdzi, że żadna religia nie jest prawdziwa, chociaż on raczej powie, że każda religia w zasadzie jest prawdziwa, jeśli pochodzi ze szczerych, z prawdziwych, z dobrych ludzkich uczuć. A więc rozumiemy to podstawowe twierdzenie modernizmu. Religia to tylko i wyłącznie, bierze się tylko i wyłącznie z ludzkich uczuć. Tylko stąd, że ja czegoś potrzebuję, że ja czegoś chcę, ja potrzebuję kontaktu z Bogiem i dlatego ubieram to w te czy inne formuły. A neguję absolutnie fakt, że Bóg przemówił do ludzi. Neguję absolutnie możliwość tego, że Pan Bóg obiektywnie, realnie, w jakiś sposób przemawia, że nawiązuje kontakt z człowiekiem, zobowiązuje człowieka do czegoś i tak dalej, i tak dalej. Uważa on, że wszystko to, wszelkie objawienie, właśnie Pismo Święte, w ogóle życie Pana Jezusa, czy słowa Pana Jezusa, to wszystko jest tylko i wyłącznie efektem uczuć religijnych Pana Jezusa, który był tylko takim wyjątkowym człowiekiem, który miał właśnie więcej uczuć religijnych, podobnie jak Budda, Mahomet i tym podobnie. To był ten skrajny modernizm, który w ten sposób nauczał. I jego papież Pius X potępia w encyklice Paschendi i również próbuje walczyć z nim, ustanawiając tą przysięgę antymodernistyczną, dlatego że modernizm miał tendencję do tego, żeby nie wychodzić spoza Kościoła, tylko starał się po cichu inwigilować Kościół, starał się po cichu tworzyć, formować młodych kapłanów właśnie w duchu mniej lub bardziej modernistycznym. Dlatego papież Pius X decyduje się na tą przysięgę, której fragmenty będę tutaj przytaczał. I pamiętamy, że ona obowiązuje w Kościele, jest dokumentem, który każdy kapłan, każdy biskup, każdy nauczyciel w seminarium duchownym musiał składać przez 57 lat w Kościele katolickim. Tutaj fragmenty tej przysięgi. Najpierw wyznaję, że Boga, początek i koniec wszechrzeczy, można poznać w sposób pewny, a zatem i dowieść Jego istnienia naturalnym światłem rozumu w oparciu o świat stworzony. To jest z widzialnych dzieł stworzenia jako przyczynę przez skutki. A więc fakt, że nasz rozum faktycznie może poznać Pana Boga. To była rzecz atakowana przez modernizm, który z zasady mówił, że rozum, zmysły to w ogóle nie jest w stanie poznać dzieł Bożych, to w ogóle nie jest w stanie nic wywnioskować, tylko i wyłącznie nasze uczucia religijne. Po drugie, zewnętrzne dowody objawienia, to jest fakty Boże, przede wszystkim zaś cuda i proroctwa, przyjmują i uznają za całkiem pewne oznaki boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej i uważam je za najzupełniej odpowiednie dla umysłowości wszystkich czasów i ludzi, nie wyłączając ludzi współczesnych. Tu kolejna teza modernistów, mianowicie, że właśnie cuda i proroctwa to wszystko, to są tylko takie mało znaczące historie, które były używane przez ludzi w pewnym okresie czasu, bo oni tak potrzebowali, ich uczucia religijne potrzebowały, żeby szukać takich rzeczy, natomiast nie ma to większej mocy dowodowej. Znowu, cały czas negowanie tej obiektywnej sfery religii, tego, że Pan Bóg naprawdę działa i że naprawdę przemawia, a przenoszenie wszystkiego tylko i wyłącznie w sferę ludzkich potrzeb. Po trzecie, mocno też wierzył, że Kościół, stróż i nauczyciel Słowa Objawionego został wprost i bezpośrednio założony przez samego prawdziwego i historycznego Chrystusa, kiedy pośród nas przebywał. A więc, kolejny punkt. Kościół faktycznie pochodzi od Pana Jezusa. No, kolejna teza modernistyczna. Kościół gdzieś tam powstał przypadkiem troszeczkę później, natomiast Chrystus właśnie był tylko takim zwykłym człowiekiem, który miał większe uczucia religijne i starał się je wypowiedzieć, natomiast nie założył żadnego kościoła tak naprawdę. Po czwarte, szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od apostołów przez prawowiernych ojców, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się uprzednio. Bardzo ważna rzecz. A więc
Dogmaty wiary zostały ustanowione, zostały sformułowane przez Kościół na podstawie objawienia Bożego i zawsze należy je rozumieć w tym samym znaczeniu, w jakim zostały właśnie sformułowane. Kościół, badając objawienie, stwierdził, że w to koniecznie w tym znaczeniu trzeba wierzyć, aby pozostać katolikiem. To jest dogmat wiary. I nie wolno twierdzić, że te dogmaty kiedyś znaczyły coś, a dzisiaj rozumiemy je zupełnie inaczej. To jest ewolucja dogmatów i to głosili moderniści. To zostaje tutaj odrzucone, potępione. Po piąte, z wszelką pewnością utrzymuję i szczerze wyznaję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, lecz prawdziwym rozumowym uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz ze słuchania. A więc wiara nie jest uczuciem religijnym, jest uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz, ze słuchania. Tutaj jest znowu w zasadzie cytat z Pisma Świętego. A więc rzecz bardzo, bardzo ważna. Wiara, która nie wynika po prostu z uczuć, tylko jest przyjęciem pewnego obiektywnego, pewnej obiektywnej informacji. To choć dociera do nas pewna informacja, my przyjmujemy, uznajemy ją za prawdę. W końcu wreszcie ogólnie oświadczam, że jestem najzupełniej przeciwny błędowi modernistów twierdzących, że w świętej tradycji nie ma nic Bożego. Kolejna teza. Moderniści co do zasady odrzucali praktycznie całą tradycję Kościoła, uważając, że Pan Jezus był takim człowiekiem, który miał szczególne doświadczenia religijne i On faktycznie powiedział rzeczy wielkie i doniosłe, a to, co później się działo w Kościele, to rzecz mało istotna. I w ten sposób widzieli to moderniści, to zostaje tutaj potępione. Przeto usilnie się trzymam i do ostatniego tchu trzymać się będę wiary ojców w niezawodny charyzmat prawdy, który jest, był i zawsze pozostanie w sukcesji biskupstwa od apostołów. To jest cytat świętego Ireneusza z Pisma przeciw herezjom. A to nie w tym celu, by trzymać się tego, co może się wydawać lepsze i bardziej odpowiednie dla stopy kultury danego wieku, ale aby nigdy inaczej nie rozumieć absolutnej i niezmiennej prawdy głoszonej od początku przez apostołów. A więc słuchamy ostatecznie Kościoła, który głosi prawdy wiary, dlatego że są one od samego początku w ten sposób objawione i przekazane przez apostołów, a nie dlatego, że wydają się być bardziej stosowne dla tego czy innego okresu czasów. I na końcu ślubuję, iż to wszystko wiernie, nieskażenie i szczerze zachowam i nienaruszenie tego przestrzegać będę i że nigdy od tego nie odstąpię, czy to w nauczaniu, czy w jakikolwiek inny sposób, mową lub pismem. Tak ślubuję, tak przysięgam, tak niech mi dopomoże Bóg i ta święta Boża Ewangelia. Wtedy kapłan, biskup czy profesor trzyma rękę na Ewangelii. Ja sam, jako kapłan Bractwa Świętego Piusa X, również składałem przed wszystkimi wyższymi święceniami, przed święceniami subdiakonatu, diakonatu i później przed święceniami kapłańskimi właśnie tą przysięgę antymodernistyczną, która jest trochę dłuższa. Ja tutaj wybrałem poszczególne fragmenty. A więc, podsumowując, śmiem twierdzić, że papież Paweł VI zniósł tą przysięgę za wcześnie. Mamy dzisiaj moim zdaniem do czynienia z rozwodnionym modernizmem. Jego podstawowa zasada została zachowana, mianowicie twierdzenie, że wszystkie religie są zasadniczo dobre. Modernizm, skoro on uważa, że wszystkie religie biorą się z uczuć religijnych, więc musi wychodzić z założenia, że zasadniczo wszystkie religie są mniej lub bardziej, ale ogólnie rzecz biorąc dobre. Wszystkie jakoś tam prowadzą do Boga, trochę lepiej, trochę gorzej, ale zasadniczo prowadzą do Boga. I to jest wizja, która zupełnie nie jest zgodna z katolicką wizją objawienia, Bożego objawienia. Bóg, który przemawia przez Pana Jezusa, który przekazuje jasny przekaz, który mówi o tym, że apostołowie mają iść i nawracać, mają iść i chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, który mówi, że On jest drogą, prawdą i życiem, że do Niego trzeba przyjść i On jest tym jedynym, przez którego można dostąpić zbawienia. Natomiast w modernistycznej wizji objawienia, gdzie istotne jest tylko to właśnie, żeby spełniać, szukać realizacji swoich uczuć religijnych, gdzie Chrystus jest tylko takim samym jak Budda i Mahomet, człowiekiem, który miał większe uczucia religijne, do takiej wizji objawienia pasuje właśnie ten indyferentyzm religijny, który twierdzi, że tak naprawdę wszystkie religie są dobre. I moim zdaniem ten pogląd jest dzisiaj w Kościele takim tłem, które cały czas gdzieś tam jest obecne, cały czas gdzieś tam jest widoczne, nawet jeśli nie zostaje może tak często jasno wypowiedziane. Po czym to widać?
Zwróćmy na to uwagę, że w Kościele dzisiaj nie mówi się prawie wcale o konieczności nawrócenia. Nie mam na myśli takiego osobistego nawrócenia od swoich grzechów, to się pojawia, ale takiego, ale nawrócenia od Mahometa do Chrystusa, od Buddy do Chrystusa. O nawróceniu do Kościoła katolickiego, do prawdy objawionej. O takim nawróceniu praktycznie się nie mówi. Nie modli się o nawrócenie. Spotyka się z niewiernymi, ale nie dyskutuje się z nimi. Nie przedstawia się im nauki Pana Jezusa, tylko wykonuje się jakieś symboliczne gesty wspólnego sadzenia drzew i wspólnych modlitw. I mówi się za to, że mamy nadzieję, że tak naprawdę wszyscy będą zbawieni. Sugeruje się cały czas, że właśnie wszystkie religie są w zasadzie dobre poprzez gesty czy słowa. Mniej lub bardziej, ale zasadniczo dobre i że zasadniczo wszystkie w jakiś sposób do zbawienia prowadzą. Jeśli ta kwestia kogoś szczególnie interesuje, w jaki sposób inne religie, czy one prowadzą do zbawienia, czy nie i dlaczego nie, to zachęcam do obejrzenia mojego filmu Czy poza Kościołem jest zbawienie, który właśnie o tym traktuję. Przy tym wszystkim, przy tym przemilczeniu tej konieczności nawrócenia, właśnie pojawiają się głosy, że nagle największym zagrożeniem dla Kościoła to są tradycjonaliści. Ci, którzy trzymają się tego Bożego objawienia. Ci, którzy zwracają na to uwagę, że coś tutaj poszło nie tak, że z jakiegoś powodu właśnie te tezy, które były potępione przez świętego Piusa X, które były stale powtarzane jako ślubowanie w Kościele przez 57 lat, że nagle nie tylko te tezy jakby przestały być aktualne, że nagle nie tylko zrezygnowano z tego ślubowania, ale że nagle ten duch, który stał za modernizmem, staje się widoczny praktycznie w całym Kościele, w całym jego nauczaniu. Pamiętajmy, zastanówmy się, kiedy ostatnio mówiliśmy o tej konieczności nawrócenia niewiernych, tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, do Chrystusa. Nawrócenia muzułmanów do Chrystusa. Nawrócenia protestantów do religii katolickiej. Pan Jezus mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A kiedy my słyszeliśmy o tym, że mamy się modlić o nawrócenie tych, którzy w Chrystusa nie wierzą, do Chrystusa? Kiedy my słyszeliśmy o tym, że powinniśmy walczyć o to, żeby duszę przyprowadzić do Chrystusa tych, którzy jeszcze Go nie poznali? Dlaczego ten duch misyjny zgasł? Dlaczego już nie nawraca się? Dlaczego już to przestało być wiodącym tematem w Kościele? A mówi się, że głównym zagrożeniem dla Kościoła są tradycjonaliści, którzy zwracają na to uwagę, że w tym nauczaniu coś zmieniło się na gorsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.